teraz. Każdy Hej, cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Godzik 2, Noc Krupka i... Nikomu tego nie powtarzam. Witam was w kolejnym odcinku właśnie i dzisiaj właśnie już... To przecież właśnie okropne. Ostatnio skończyliśmy już... Słuchawki przeszkadzają trochę znowu. A dobra. Jakoś wytrzymam. Będzie jeszcze gorzej. Minimum pół godziny, czekajcie, sobie sprawdzę. No, pół godziny, nie więcej będzie ten odcinek pewnie. Właśnie, miał być trochę dłuższy, ale nie wyrobię się z czasem, wiecie? To bardzo typowe. Ale dobra, idziemy najpierw do Watrasiwa, do siwego Watrasa, a później... Żadna wielka sprawa. Powinien tu być jeszcze jeden... Aha, jest, dobra, jest... Ale Adanos obawiał się! Dobra, kurde, zamknij się już. Przybył zmiennik. Czy sprawy spoza gór na północnym wschodzie zostały rozwiązane? Tak. Kruk nie żyje i nie stanowi już zagrożenia. To doskonałe wieści. Mam nadzieję, że podobne rzeczy już się nie powtórzą. Nie wiem. Nie wiem, czy coś będzie jeszcze. Ale smoki, prawda? Jeszcze smoki nam zostaną. Najgroźniejsze właśnie jeszcze te potwory, stworzenia właśnie. Właśnie nie lubię smoków, nie lubię. Dlatego uprosił Inosa, by ten zostawił część swej mocy na ziemi, zostać. Aby pewnego Jeśli dnia przywrócił Chcę ci powiedzieć człowiekowi. To, czego dokonałeś w Jarkendarze, to był naprawdę A Inos bohaterski swej mądrości wyczyn. Niestety tak nie skończyłem uczynił. Jeszcze moich zadań w Korinis. Jestem pewien, że... Zobaczymy. No dobra, okej. Okay. Nie wiem czy to... Ale Beliar nie znosił widoku światła. Aha, jeszcze i niszczył wszystko, no ja co Innos stworzył. Kurde, wiecie? Ja sobie stąd odejdę chwilę. Znaczy, troszeczkę stąd. Powiem wam, co ja zrobiłem tutaj już. Pogadałem właśnie już z Watrasem na temat tych ludzi zaginionych. Właśnie i troszkę już jest mniej tych misji. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, dziewięć misji. Tak? Pewnie tak. Mniejsza z tym. Tego nie zrobimy na 100%, nie zrobimy tego już, bo i tak już nie będziemy wracać już do tego Jarkendaru przecież. To zaraz pójdziemy do tego... Do Górniczej Doliny właśnie. Właśnie... Okej. Okay. Tutaj... Z nim też nie pogadamy już, bo on nie chce ze mną w ogóle nawet rozmawiać. Oczywiście z Beziem, nie ze mną. tutaj to czarna skóra i jeszcze tego też nie zrobię na pewno. Jeszcze łuk Whispera właśnie. Ojej, jak mi się tego za bardzo nie chce robić, wiecie. Aha, oko Inosa to będzie dopiero... A, to już zaraz niedługo będzie, fajnie. W ten sposób nic nie może istnieć na świecie. Ani jasność, czemu ani nie mrok. Mogę z nim porozmawiać? Dziwne. Dobra, pójdźmy najpierw do Garvela, jeszcze zobaczymy co nam, czy co mam do powiedzenia jemu, bo nie wiem. Jeszcze raz pójdę. Czy mogę skończyć tą misję wreszcie, te informacje, czy nie? Nie wiem. Zaraz zobaczymy. I pójdziemy już do Górniczej Doliny właśnie za chwilę. To opowiada takie rzeczy. Myślę, nie opowiadaj mi takich rzeczy. Tam zajmiemy się misjami właśnie jeszcze i on... Chyba te dwa odcinki pewnie spędzimy tam na pewno. Ej, ty! Jeszcze zobaczymy, wiecie. Co się... Orkowie! Chciałem... Największy... Szczerze mówię. Kurde... Czekajcie, kto ma dla nas... Jakieś informacje właśnie, czekajcie, pójdziemy sobie... Tędy, żeby... Skrótami sobie... Tu Monty już wrócił właśnie, jak widzicie, Monty właśnie, taki z Kilofem. On był chyba... Czekajcie, w którym on w ogóle miejscu był? Nie wiem. Wiecie, sam już nie wiem, gdzie on był w ogóle. Mniejsza z tym, ale... Wrócił to wrócił, to dobrze. Tam jeszcze wrócił ten... właśnie, jakoś nazywał, czekajcie. Jezu. Jakoś nazywa, Boże, zapomniałem. Elvrich właśnie jeszcze wrócił. Lucja chyba nie wróciła, nie wiem. Nie wiem. Chyba nie. Czekajcie, gdzie ja miałem iść? Chyba do tego Ulfa. On chyba też... Znaczy Rangar? A może do Rangara? Może jeszcze... Nig...
Nie wiem, czy on w ogóle ze mną porozmawia, ale chyba nie. Podobno zauważono za miastem orka. Jasne. Wielki, dobrze, no, niebezpieczny nie ork. Prawdziwe monstrum. Posłuchaj no. Rozumiem. O właśnie. Może... już kurde beknął, nie wiem, czy słyszeliście, ale pewnie tak. Aha, to... No czy kurde... Co jest? A, dobra. Czekajcie, pójdźmy jeszcze... Słuchajcie, może do... słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena. Słuchajcie, słuchajcie, moi drodzy. O, to kolejny odcinek Kotika. Żartowałem, przecież kilka minut temu się witałem. Po co drugi raz się witać? Ale dobra, okej. W ramach żartów powiedziałem to przed chwilą. Słuchajcie, słuchajcie. Nie mówili co innego. Moi drodzy. Możemy jedynie przeczekać. Czekajcie, jeszcze pójdźmy może do tego, do Hagena, zobaczymy co on nam powie. A może nic nam nie powie? Nie wiem. Co tu w ogóle siedzi? Gerbrand. Widać, że to jest kurczę niemiecka nazwa. Imię oczywiście. Lothar. Powiem wam szczerze, ta nazwa jego to jest taka trochę... Przypomina mi się z Anglo, wiecie? Lothar, kurde, jakoś tak... Jakoś tak, nie wiem. Tylko w ogóle mi się przypomina ta nazwa, co jak... trochę z Anglii, opowiem wam szczerze. A ten jak się nazywał, ten gościu? Obywatel. A, ten obywatelu się obywatel się nazywa. Wambo, kurde. To inaczej. Ten to Murzyna mi przypomina trochę. Wambo. Inos, Bambo. Sprawiedliwy. Murzynek Bambo, właśnie. Co była kiedyś nie wiem, czy to jest bajka, czy co to jest? Nie wiem. Kiedyś oglądałem, na przykład Smurfy się oglądało, pamiętam. Aha, z tobą nie porozmawiam. Dobra, to trzeba wracać chyba do tego, jak on się nazywa. Do Garvela, zobaczymy co nam, co powie Bezi oczywiście jemu. Nie mów, tak powiem już, do kogo muszę pójść z tymi informacjami właśnie. Wiem, że dwie informacje od tego dostanę, od Rangara. Może to od Ulfa, nie wiem, nie pamiętam już za bardzo, wiecie. Mniejsza z tym, dobra, ale pójdziemy zaraz. Nie widzi, to przecież Garvel był... A, tędy można przejść, prawda? Zapomniałem. Nie wiem. Szkoda, że kurczę, w gociku nie można właśnie kierować padem, wiecie, fajnie by się grało. Nie wiem jak jest w czwórce, ale chyba nie można używać pada, nie wiem. Właśnie, ja to powtarzałem już kiedyś, nie mogę się doczekać na grę pod tytułem Alex, nie mogę. Jeszcze z rok poczekamy pewnie. Ale kto wie, może być wcześniej, nie wiem. Bo pisze na grę online, że dopiero w 17 roku albo 16 może być. Nie wiadomo jeszcze w którym miesiącu przecież. O właśnie. Co do tego nie przejmuj się nim. Dziękuję za informację. Co się dzieje? Możesz. Teraz każdy już o tym mówi. Już skończyłem? Jest, udało nam się skończyć misję. Fajnie, dobra, kolejna misja wykonana. W Korinis. Nie wiem czy coś jeszcze tu zrobić. Jeszcze w Korinis, zanim pójdziemy do tego, do... Dobra, jeszcze trzeba powiedzieć Andre, właśnie Lordowi Andre, że wszyscy ludzie żyją chyba. Chyba, nie wiem. Czy ktoś kurczył? Nie, dead przypadkiem, właśnie nie wiem. Na pewno Elfric żyje. Lucia żyje na pewno też. Która ukradła Bromorowi misję tą. i co? A, nie wiem czy ja wam mówiłem, aha, jeszcze sobie troszkę kasy właśnie mam, nie wiem, 4000, chyba wam to mówiłem już, ale nie jestem pewny, wiecie. A dobra, mieszka z tym. Wulfgar, o właśnie, to też jest takie trochę niemieckie imię, nazwa, wiecie. Tego gościa właśnie. Kogo my tu jeszcze mamy tutaj? Mortis i tu, aha, strażnik miejski, Mortis. Nie będę już tam wam mówił. Z czym mi się to przypominam, te imię tam już... To nie jest kurde jakaś, nie wiem, skojarzenia przecież. Z Gothic, a nie... co? Jak wszystko jest... Wszystko jest pod kontrolą. Chcę od...
Wrócę tu jeszcze, a jak? Dobra. Dobra, okej, to teraz idziemy jeszcze... A, jeszcze... Czekajcie, jak się nazywał ten... ten Farima, ten taki znajomy, można powiedzieć też. Bram nie będą przepuszczać nikogo, kto nie posiada Farima, zezwolenia na czekajcie. Wejście do miasta. A nie, tu nie będzie, dobra, okej. A te misje, te Joey, to ja nie wiem, gdzie to w ogóle za misja jest, nie wiem, po co ja to brałem. Brałem po to, żeby było chyba w tym tylko, w dzienniku zadań, ale nie zrobimy też tego zadania pewnie. Zobaczymy jeszcze. Kurczę, powiem wam szczerze, że naj... Ale to powiem wam jeszcze pod koniec gry właśnie, jak będę podsumowywał jeszcze tą grę. Podsumowywał, mniejsza z tym. Podsumował właśnie. Powiem wam jeszcze, jakie były najdłuższe właśnie rozdziały i co mi się podobało właśnie w tej grze. O, tak powiem wam podsumowanie takie, opinia moja z tej gry. Ale też wam powiem teraz, najdłuższy rozdział to jest pierwszy i drugi, wiecie. Tego właśnie powrót do... Znaczy powrót... Znaczy... pierwszy to się nazywał... czekajcie... Zagrożenie chyba. A drugi... To jest... Nie powrót. Trzeci to jest... Czekajcie, drugi... A, drugi to jest powrót do kolonii. Czy jakoś tak? Wiecie, mniej... Wróciłeś! Słyszałeś coś o Williamie? Nie żyje. A William, dzięki, że pójdę do knajpy i zacznę... No dobra, to idź. Dobra. A, to William jednak się nazywał. Właśnie nie... Kurde, zapomniałem już, jak się nazywają te rozdziały, kurczę. Wiem, że siódmy to... Szósty znaczy to jest dwór Irdorat. Piąty to jest... Kurde. Już się pogubiłem. Trzeci to jest Okuinoza na pewno. Drugi to jest chyba powrót do kopalni, czy do kolonii, coś takiego, coś z tym deseń, wiecie? Słyszę o tym po raz. Nie opowiadaj. Mogę ci opowiedzieć. Coś takiego. Niczego jej już nie pamiętam już, wiecie, kurczę. Mniejsza z tym. Nie wiem. A, zobaczymy, czy mogę porozmawiać jeszcze z tym. A, tu się pobawiłem trochę. Nudziło mi się. Nudziło mi się trochę i coś takiego zrobiłem, ale dobra. To w formie żartu też było. Lepiej by było, gdyby się przymknął. Wiecie, bawiłem się na kodach właśnie. Nie, w ogóle kurde, w tej grze można się też pobawić właśnie na kodach też. Ale też można pozabijać tych ludzi, ale po co? Przecież później strażnicy będą gonić przez całe miasto albo nie wiem. Albo nawet na do knajpy tego Onara właśnie jeszcze będą mogą nas gonić, ale nie, wątpię. Czekajcie, żebym nic nie ominął. Jeszcze jakie misje są mamy? Jakie misje jeszcze mamy? Dobra, tego na pewno nie zrobimy. Na razie nie zrobimy. Na razie tak przypuszczam, że nie. Tego na pewno nie. Na 100%. Tego nie. To może sobie zrobię poza nagraniem może, ale... Zobaczę jeszcze. A, jeszcze to. Czekajcie, co to jest za... ta besa, jak ona się nazywała? Zębacz? Czy to co to było? Ale wraz z nią odeszły także drzewa i zwierzęta. Dam radę właśnie wielce się prostać coś takiego się mówi temu potworowi właśnie, czy mogę go zabić, czy nie. Zobaczymy, bo to jest chyba zębacz, tak mi się wydaje. To ja dam radę z zębaczem właśnie. Chyba. Teraz każdy już Czekajcie, żebym się teraz nie pogubił, to teraz trzeba chyba już iść do kolonii, tak mi się wydaje. Znaczy, no przełęcz, no. A gdzie jest... Kupiec Luther? Dobra, nie będę tego zadania robił tam. Bo to jest taki... To chyba jest poboczny, mi się wydaje, tak. A dobra. A, już skończyłem właśnie. Szybko... Właśnie, już skończyłem właśnie ten Jarkendar cały i tak patrzyłem sobie ostatnio, to tak zajęło mi jakby rozdział drugi, jak szedłem już do tego, to tak był 30 chyba, 4 czy 3 odcinek chyba, a teraz jest 59 już, ten będzie już, to zajęło mi z 20 około
coś takiego, coś w tym sensu, nie? Odcinków właśnie w tym mieście, w Arkendarze, kurczę, w zatopionym. Szybko, powiem wam, sprostałem temu. Szybko, bardzo. Myślałem, że będę to robił, kurde, nie wiem. Z 20 odcinków, coś takiego. Nie wiem, nie liczyłem tak konkretnie ile, ale na pewno będzie gdzieś 17 odcinków, coś takiego. 15, 16, coś takiego. Coś takiego właśnie. Zobaczymy, ile mi zajmie jeszcze zabijanie smoków, wiecie, bo nie wiem ile, wiem, że tych smoków chyba jest 4. Jeden się nazywa na pewno Feomadar, czy jakoś tak, Feomatar, coś takiego, nie wiem. To chyba właśnie już nie pamiętam za bardzo tych, gdzie oni właśnie, Jezu. Gdzie oni, kurczę, właśnie siedzą, stoją, coś takiego, można powiedzieć. W którym miejscu? O, tak konkretnie. Nie pamiętam za bardzo, wiecie. Czekajcie, na przełęcz się szło. Nie chcę się pogubić, kurczę. Na przełęcz się szło. What? Czekajcie. Nie chcę się pogubić znowu, kurczę. Tędy chyba. Tak jest, tędy się szło. Dobra, tędy sobie pójdziemy. Chyba tędy. Kurde, nie pamiętam już. Byłem niedawno tutaj, znaczy niedawno, kurde, dawno już byłem tutaj, ale bo zapominałem już tych miejsc w ogóle w tym guciku. Tak, do przyłęczy tędy, dobra. I tam chyba będą te zębacz. Dziki chyba, dziki. Czekajcie, który w ogóle mam poziom? 17 już, tak? Ja mam 18 punktów nauki mam jeszcze teraz. Właśnie trochę mi się już zwiększyły punkty trafień, bo tak, założyłem sobie, mamy razem 292. Założyłem sobie ostatnio jakiś tam amul. Dobra, okej, witam was po przerwie, ponieważ gra mi się, kurde, zacięła, nie wiem jakim cudem, ale dobra, mniejsza z tym. Czekajcie, tędy sobie pójdziemy. Nie chcę mi się zabijać za bardzo tych dzików, wiecie, teraz. I tylko dzisiaj zajdziemy, co nie? Kurde, tam co tam jest? To zębacze, czy co to jest? Oto to pielce. Na razie nie chcę mi się zabijać ich, wiecie? Ja sobie je zabiję te... What the fuck, co to był jakiś jakieś bułki znowu. Ja sobie... no pokonam ich poza nagraniem. A tędy, dobra. O, szybko jesteśmy. O, szybko zaszliśmy, kurczę. Właśnie, kurde, powiem wam szczerze, że kurde, w przygodziku to są krasze po prostu. A właśnie, czekajcie, sobie zapiszę na innym tym. Nie na tym. Tylko tu będzie 59. O, i zapisujemy sobie na tym. O, elegancko. I oni mnie wypuszczą bez problemu, wiecie, te paladyni. Bo oni mnie znają przecież. Znaczy, nie wiem czy mnie zajął, czy nie, ale... Ale przecież tam dał nam przecież ten... Jesteś pewien, że chcesz tam... Jeśli istnieje droga prowadząca do górni... W porządku, więc idź. Dobra. I tak... Jest taki skrót. Tak mi wiadomo oczywiście. Jest skrót tu gdzieś... Czekajcie, potem są orkowe, co nie już. Pewnie tak, albo jeszcze te orkowe... O, młody wilk, to sobie je pozabijamy, a co ty? Chodźcie tu wilczki. Wy jesteście słabi. Jak nie wiem co. Chodźcie tu. Chodźcie. Zbiłem. 3 hity już dead. Wow, za jednym hitem nawet. Kurde, powiem wam, w gutiku trójce najfajniej się ich zabija, powiem wam szczerze. Se, fajnie. Co to jakieś grzyby? Co za jakieś grzyby? Co to jest o to? Gdzie takie coś narysowane jest? A dobra, tam... czekajcie, są tu jakieś te... Niczego nie ma. Znajdę. Jakieś te roślinki czy coś? Nie ma, dobra, tutaj i tak nic nie ma, bo tu wygląda tak jak cała górnicza dolina przecież. Dobra, i czekajcie, bo tam są już te chyba. Co nie? Orkowie pewnie. Tak jest, młode wilki, to ja tam nawet nie będę szedł, chyba tędy się idzie. Tak jest, tędy, tu jakiś jest kufer czy coś? Chyba nie ma nic, nie? Co tam jest? Szczurek! Chodź tu, szczurku. O, lubi mi szczur.
O, dobre są. Jednak. Myślałem, że są słabi, ale dobrzy są nawet te szczury. Nic tu nie ma. To co te słabochy. Niczego nie można wędrować. Nic tu nie ma. Kurczę, aż się łezka wokół kręci, jak ja byłem w pierwszej części kocika. Jaju, w tej grifie dolinie, jaju. Pięknie wyglądało, zielona trawka, tak jak w Korini, co nie? A się zmieniło od tamtej pory, oj. Bardzo, bardzo dużo rzeczy, powiem wam szczerze. Od tamtej pory. Jak byliśmy w kociku jedynce oczywiście. Czy w kociku, no, w pierwszej części. W ogóle się pozmieniało, bardzo dużo się pozmieniało. Niczego tu nie znajdę, nic tu nie ma. Ale cóż, O właśnie, nie wiem czy to... Goblin? Coś tu z tyłu jest? O, widzicie? Ork wojownik. A to są gobliny, ta? A dostał dupsko. O, cię tu kurde. Ła! Nie, no kurde, co ty robisz, weź, ja pierdziu. Za pierwszym razem, serio. Wow, wow, wow. Synki, wyglądacie jak kurde ten. Właśnie, był taki film kiedyś, Gremlin, czapki, tak. Pamiętam, kurde. Kurde, fajny film. Dawno nie oglądałem go. Pamiętam, on kiedyś chyba leciał na dwójce. Na TVP dwójce właśnie, kurczę, tam gdzie leci teraz M jak miłość. A i tak nie oglądam tego za bardzo teraz. Nic tu nie ma. Pamiętam, kurde, przeróbki są różne na tym, na YouTubie właśnie. Ponad milion wyświetleń mają, ale... Ale, kurde, warte obejrzenia są nawet. Najlepsze to jest z tym komputerem właśnie. Nie pamiętam już, z których to braci właśnie było, czy Piotrek, czy Paweł? Chyba Paweł to chyba ten jest ten podły taki, a Piotrek to ten grzeczniejszy taki. Co z Kingo on kolegował się. Pamiętam, kurde. O, już? O, pięknie. O, i będzie... 5000 złota, wow, pięknie, po prostu pięknie. Nie, w ogóle można sobie pospominać, kurde, te wszystkie seriale, serio. Fajne są niektóre seriale, na przykład... Plebania, o, Plebania, kurczę. To są, oj, Plebania, w ogóle fajny ten serial był. Szkoda, że już go nie pokazują, bardzo go lubiłam oglądać też. Albo na przykład, Klan pokazuje jeszcze. Dobrze, że nie pokazuje tego gówna, Wody na sukces, kurde, to jest takie głupie, nie wiem co. Serio. To jest gorsze, kurde, niż... Nie wiem. To jakieś orki? Czy mi się wydawało? Nie, chyba. Ale to dobrze, że orków nie było żadnych. Nic tu nie ma. A, tu jeszcze jeden piesek leży. Znaczy wilk. A, to jest... Piesek czy wilk, to jest to samo. Właśnie, tak myślę sobie, w Gothic Trójce właśnie, czy sobie nie zainstalować przypadkiem, kurczę, tych tekstur właśnie z Gothica dwójki i z jedynki, że wilki będą tak wyglądać, a nie tak jak w Trójce normalnej właśnie. I tak sobie chyba zrobię, ale pomyślę jeszcze. O, łatwa kombinacja, fajnie. Tych klawiszy, prawy, lewy, prawy, lewy. Tam też jest jeszcze jakiś ten? Nie ma żadnego tego, jak to? Kufra. Kurde, Enter mi nie chce działać w piruny. Ledwo co działa w piruny. A da się tym? Nie da się tym drugim, tym przy tej klawiaturze numerycznej, nie da się szkod... O, już? O, właśnie tak wygląda. Czego? Nie. Dlaczego tak ciemnota tam jest? O ja pierdziu. Oh my god. Kurde, cykam się. Boję się. Proszę.
Czekajcie, jak się ten nazywał? Ten, co tu w Górniczej Dolinie teraz rządzi. Nie Gomez, tylko... Kurde, jak on się nazywał? Jeju. Gerbrand? Nie. Mniejsza z tym, kurde, nie pamiętam się, jak on się nazywał. Dobra, mniejsza z tym, kurde, tam. Czekajcie, tam coś w ogóle jest? Czy tam są orkowie tam dalej? Ojo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 j
najgorsze stworzenia. Tak samo jak o Jezu, poszukiwacze. O, co tu? O, filmik kolejny, fajnie. Filmików też dużo jest tutaj. Smoki, o kućwa. Akcje tekstury, kurde, w tym filmie, joj. Już jeden spalił. Wszyscy podedali? Dedli wszyscy? O, i to jest te intro z Gothica 2. Tak jest, moi drodzy. Intro początkowe gry. Znaczy, to jest jeszcze taka logo właśnie. Nie używam teraz innej rzeczy, dlaczego było słychać klikanie myszki? Hey, what the fuck? Beka, po prostu beka. Chodź, suko. Co ty taka dobra jesteś? Wow! Jakaś ulepszona kpica chyba. Jak... Czego tak dziwnie i o zaatakował? Nie ma. Ej, tu powinny być... Co tam je? Smoczy zębacz, kurde. Czego mnie nie atakuje? What the fuck? Beka zębacza. Ojoju, kropica, kurde, jak ja się przestraszyłam jej. No chodź tu. Chodź, tu dwie są. No chodź tu, kurde ty. Bardzo lubię, kurde, kropice właśnie w Gothicu 3, bardzo lubię je. Czy nie lubię ich, ale fajnie wyglądają, powiem wam szczerze. Nie wiem jak w 4, nie grałem, nie wiem. Nie ma czego nie grałem ma. Tylko... pół godziny usunąłem grę, bo gry mi się nie podoba. Ale że ja będę, kurczę, obrażał grę, co nie? Która ma już 6 lat już, kurczę, jak to szybko minęło! Ja pierdziu! Kurde, Gothic już ponad 15, nawet więcej, już 16 około. Bo 2002 rok, znaczy trzeci, w Polsce był trzeci rok właśnie, 2003. A jedynka była chyba w pierwszym czy drugim. A w Europie była w pierwszej właśnie, a w Polsce była już 22. Pamiętam jak fajnie wyglądała ta pierwsza właśnie wersja Gothica 1. Takie, zamiast tego paska życia to były takie serduszka, tak jak w grze... czy taka gra była właśnie podobna. Że te serduszka były... takie same właśnie w tej pierwszej wersji Gothica, wiecie? Tylko już nie pamiętam tej gry. Kurczę, coś... chyba coś z Pegasusa, wiecie? Tak mi się przypomina, ale nie jestem pewny, nie pamiętam już. Co to było? Pochodnia, po co mi pochodnia? No dobra, sobie wezmę. Coś takiego właśnie, taka gra była też podobna. Czekajcie. Ja mam kurde w ostatniej... Kurde, wyraz. Brakuje mi wyrazu, kurczę. Właśnie była ta trzecia gra. Chyba Adventure Island. Tak. To jesteś podobny do Super Mario właśnie. Do tych wszystkich części Super Mario właśnie. No najlepsze to gierki były, kurczę, na Pegasusa Super Mario i właśnie ten Adventure Island. Jeszcze te czołgi, Tank 1991 czy jakoś tak. I jeszcze było fajne Contra. O, Contra, kurde, grało się w to kiedyś, pamiętam, na padzie, kurczę. I się podeszło do takiego starego telewizora jeszcze. I wkładało się te dyskietki tak fajnie, kurczę, pamiętam, a teraz są te emulatory, kurczę, jak to, kiedy to było, joj, a się łezka wokół kręci, w oczku. Kurczę, serio się grało. Czemu ty tak stoisz? Przychodzę z zamku.
Przysłali mnie, żebym poszukał... Zaginionych? Niektórzy uciekli, kiedy zaatakowały smoki. Większości się nie udało. No i nic dziwnego. Jeśli jednak komuś udało się przeżyć, mam go sprowadzić z powrotem. Możesz mi... Pewnie, ale... Jeżeli uda ci się dotrzeć do zamku, porozmawiaj z Paladynem... Dobra. Co powi... Wracaj. Zielono... Cała górnicza dolina aż roi się od orków. Ale się śmiał. Niezależnie mądry, od dżerganie. Tego, dokąd zmierzasz, to nie będzie majówka. To... No dobra. Czekajcie, moi drodzy. Będę musiał się wrócić w kolejnym odcinku do... wcześniejszej... do wcześniejszego miejsca tam przy tym, przy tunelu właśnie, jak wychodziłem. I cóż, i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!